Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Jak widzicie po etykiecie, po koszulce, drugie piwo z serii Fortunatus. Nie mówię druga warka, no bo to nie jest warka piwa, tylko po prostu to jest zupełnie inne piwo. Fortunatus Sour Cherry Wild Ale, Barrel Aged 2019. W social mediach okrzyknięte polskim krikiem. Oczywiście browar nigdy czegoś takiego na etykiecie nie napisze, bo miałby na karku lambici z Brukseli, które tylko jako one mogą używać tej nazwy. Czyli krik jest zastrzeżony, chroniona nazwa, miejsce pochodzenia itd., itd. Jest zastrzeżony tylko dla browarów robiących piwa w stylu lambik i robiących je w dolinie rzeki Zeny. Tutaj mamy piwo, które jest robione innymi metodami niż krik, ale które ma dać ten sam efekt, czyli to się nazywa, jak to się nazywa? Jak na przykład, że delfin ma podobne płetwy jak ryba, ale nie jest rybą, nie? To ma jakąś swoją nazwę. Czyli dochodzimy do tego samego miejsca teoretycznie, ale zupełnie inną drogą. Dlatego, że lambik, czy właściwie krik powstaje ze zmieszania lambika z wiśniami. Przy czym trzeba powiedzieć sobie uczciwie, że są różne kriki. Są kriki dosładzane, są kriki, kiedyś były nawet słodzone słodzikami, ale obecnie to chyba jest zabronione. Ale krik może być dosładzany, może być słodki, smakuje jak jakiś kompocik wiśniowy albo taki napój wiśniowy, a może być to taki rzeczywiście old krik, czyli stary krik, który jest stajnia, jest końska derka i wiśnie. Charakterystyczny, głęboki, rubinowy kolor krika. No jest to na pewno jedno z bardziej charakterystycznych piw, bardziej takich, jak się je pierwszy raz się z tym spotkałem, mówisz, to jest piwo w ogóle. No i to piwo nie powstało w ten sposób, to znaczy nie było na początku piwa fermentacji spontanicznej, bo no jeszcze na razie tego w Polsce ze sukcesami nikt nie zrobił. Czyli na początku było piwo, które, a może przeczytajmy morską opowieść. Drugie piwo z beczkowni Fortuny jest inspirowane belgijskim stylem Eau de Creek. Na ostatnie miesiące leżakowania połączyliśmy je z sokiem z polskiej wiśni. Wytrawne i zdecydowanie wiśniowe, wyczuwalna wanilia i akcenty winne. Kwaśność piwa uzupełnia nuta końskiej derki oraz smak pestek wiśni. Do powtórnej fermentacji piwa w drewnianych beczkach oraz późniejszej fermentacji soku z wiśni użyliśmy mieszanej kultury drożdży Locristi Brettanomyces Blend. Beczka, bardzo fajnie, podoba mi się to wyjaśnienie, co to za beczka i tak dalej. Pozyskana z francuskiej winnicy Chateau Kirwan, mam nadzieję, że tak się to czyta, AOC, czyli chyba apelacja, Margaux, jak sądzę, używana na 3 roczniki wina z przewagą szczepu Cabernet Sauvignon. Czyli można by powiedzieć, beczka po winie, bardziej to jest podejście do Flandersa, chociaż Flanders, wielkie dębowe fudery. Mam nadzieję, że kiedyś też do tego dojdziemy. Już są browary, które mają fudery, także życzę tego też browarze Fortuna, żeby się dorobił takich fuderów i tak dalej, ale składniki: woda, sok tłoczony z wiśni 48%, słód jęczmienny, czyli to 48% jest soku z wiśni, do tego mamy jakby piwo, była woda jako składnik, teraz słód jęczmienny pilzneński, pszenica, słód pszeniczny, drożdże Yeast Bay Locristi, Brettanomyces Blend i Safale WB06, czyli ciekawie, bo drożdże do Weizena. WB-ki, czyli drożdże wajcenowe, były do piwa jakby na początku, żeby odfermentować. One głęboko schodzą, więc może to było powodem. A ciekawe, czy będą wyczuwalne jakieś nuty goździków, bananów, no bo to przecież drożdże wajcenowe. No chyba, że jest tu jakiś błąd, ale mam nadzieję, że nie. Beczka, czerwone wino, drożdże The East Bay Locristi, Brettanomyces Blend, ekstrakt 12,6 wagowo, alkohol 6,5. Numer butelki
1234 z 6980. 1, 2, 3, 4. Browar Fortuna, Fortunatus. Już mówiłem przy pierwszym Fortunatusie, że bardzo dobra nazwa. Szlachetna, fajnie nawiązująca do nazwy browaru. Słówko o szkiełku. Szkło jest co prawda nie Fortunatus, a Comes, ale bardzo dobre sensorycznie, na pewno dużo lepsze niż goblet Comesa, który co prawda jest okazały, jest, no, można powiedzieć, też osadzony historycznie, bo on wyszedł tak naprawdę do belgijskich piw, nie tyle do porteru, ale bardziej do belgijskich piw. Tam w takich gobletach, w takich kielichach jak najbardziej się piwo serwuje. Natomiast sensorycznie nie za bardzo. Ma strasznie szeroki ten otwór. Wszystkie aromaty ulatują. Tutaj mamy zwężającą się średnicę, więc myślę, że sensorycznie jest to na pewno lepsze szkło. Data przydatności do 31 czerwca 2022 roku. Więc różnica jaka jest? Piwo bazowe to nie był lambik, co oczywiście też skraca cały proces. Natomiast browar otwarcie mówi, że było to inspirowane Ode Creek i takich smaków, takich aromatów, takiego balansu będę tutaj poszukiwał. Zobaczymy, czy udało się rzeczywiście nawiązać do tego smaku, tego starego Creeka, Ode Creek z Brukseli, czy z Doliny z rzeki Zeny w zasadzie. Tak powinienem mówić, bo nie wszystkie są w Brukseli. Kapsel firmowy, browar Fortuna, ważymy specjalności z koroną, bardzo spoko. No. Piękne, piękne. Wiśnia taka... głęboka rzeczywiście z lekką nutą pestkową. Pestki z wiśni dają, no mówimy o kompocie na przykład, dają taką charakterystyczną migdałową nutę. Za tę migdałową nutę odpowiada kwas pruski, który jest trucizną, ale w takich stężeniach jak jest w kompocie czy tam w czymś innym to oczywiście nie. No pachnie to jak jakiś po prostu deser lodowy z wiśniami. Bardzo dobrze. Ach. Bardzo ładna, głęboka barwa. Piana jakaś obfita się nie tworzy, ale wiadomo, że przy takim udziale soku wiśniowego tam jest za mało białek, żeby się tworzyła. Też nie jest za mocno nagazowane. Myślę, że mogłoby być bardziej nagazowane. Mogłoby być. Trochę może nut dzikich, ale z tą stajnią na razie nie. Na razie bym powiedział, że jednak wiśnia dominuje. Taka lekka mleczność też kojarząca się z czerwonym winem. Jest kwaśność, jest mocna wiśniowość, jest to bardzo gładkie, nie ma żadnych nut octowych, jakichś takich ostrych, jest gładkie, wiśniowe, nie słodkie, albo może minimalnie słodkie, słodycz niska, ale też nie bardzo kwaśne. No, trochę jest tej kwaśności takiej. Rzeczywiście kojarzącej się z belgijskimi krikami. Jest bardzo takie, przez to niskie nasycenie właśnie wydaje się takie aksamitno-wiśniowe. Ta wiśnia jest taka aksamitna, gładka, kojarzy się po prostu z takim, z jakąś taką, jak to powiedzieć, z tą reklamą bodaj Mon Cheri, gdzie ta śliwka w ten likier tak wpada, on tak tutaj wystrzeliwuje, ale nie jest to słodkie, nie jest to słodkie. Bardzo intensywne nuty wiśniowe, migdałowe, w trzecim planie gdzieś tam nuty
dzikie. One nie są bardzo mocne i muszę powiedzieć, że ja po swojej wizycie w browarze Boon, z którym Fortuna robiła kooperacyjne piwo z właśnie mieszanką lambika i z pigwą, czy z sokiem z pigwy, muszę powiedzieć, że po tej wizycie ja zrewidowałem mocno swoje oczekiwania odnośnie nut dzikich. Tam Frank Boon mi powiedział, słuchaj, okej, końska stajnia, przepraszam, stajnia, końska derka pojawiają się. Ale one się pojawiają, bo się pojawiają. Natomiast to nie jest tak, że one są tym, czego my szukamy w lambiku. One są raczej takie poboczne. Jak ich jest trochę, jak to jest nutka, to spoko. Ale jeżeli one dominują, to moim zdaniem, mówi Frank, to nie jest, to nie o takie lambiki my tu fermentujemy. Nie? Więc a wiśniowość jest przepiękna. No myślę, że na polskim rynku jest na pewno jeden z najbardziej zbliżonych do Creeka piw. Bardzo gładkie, wiśniowe, eleganckie. Eleganckie, takie naprawdę, no... Czuję się, że chce się, jak to mówił poeta, chwilotrwaj. Myślę, że jest łatwe. Co prawda te 6000 butelek to jest na tyle mało, że raczej na laików to piwo nie trafi. Nie wiem co prawda jaka cena. Ale raczej nie spodziewam się, żeby ktoś przez przypadek na to piwo trafił. Raczej to będzie tak, że będzie się rozejdzie wśród birgików. Tu co jest ważne, ono jest niefiltrowane i niepasteryzowane, więc być może, że bretanomycesy, które tutaj są, czyli dzikie drożdże, możliwe, że jeszcze troszeczkę, bo mam wrażenie, że lekka słodycz tutaj jest, chociaż jak patrzymy na parametry, to się wydaje, że już nic nie ma, bo z 12,6 jest 6,5% alkoholu, z 12,6 ekstraktu. Jest 6,5 alkoholu, czyli no ponad połowa. To oznacza, że piwo jest głęboko odfermentowane, ale jakbym miał powiedzieć po smaku, wydaje mi się, że jeszcze jest troszkę cukrów, które mogłyby jeszcze dofermentować, więc być może wtedy się nagazuje. To jest w ogóle fajne, że Fortuna się zdecydowała na to, żeby takie piwo wypuścić jako niefiltrowane i niepasteryzowane. To jest moim zdaniem odwaga i szanuję to, naprawdę szanuję. Także kolejny raz Fortunatus pokazuje, że browar nie taki mały wcale, bo Fortuna jest no, regionalnym browarem, może zrobić piwo rzemieślnicze, piwo kraftowe. Bo tutaj naprawdę no, trudno by było odmawiać temu Fortunatusowi kraftowości, rzemieślniczości. No nie, no, metody wszystko jest, to jest, nie wiem, czy kilkadziesiąt, czy już kilkaset beczek, w których fermentują te piwa. Szanuję. Tutaj naprawdę ten program będzie z każdym, może nie miesiącem, ale z każdym rokiem coraz bardziej, mam wrażenie, okazały. Coraz więcej piw będzie się pojawiało. Możliwe, że będą powtarzane te piwa. Fortunatus Sour Cherry Wild Ale, czyli próba nawiązania, czy próba zrobienia piwa podobnego w smaku i aromacie do Ode Creek, myślę, że dobry z plusem. Poprawiłbym może jednak nasycenie.
żeby troszeczkę wyższe było, bo często nawet o Kriku, o Geze mówi się, że to są piwa, które no, refermentują, no i są, tutaj nie mamy chyba refermentacji, jest niefiltrowany, niepasteryzowany, to jest chyba tutaj pies pogrzebany, aczkolwiek być może, że przez na przykład leżakowanie tam się pojawi jakieś większe nagazowanie, więc to są piwa, które są naturalnie refermentowane, one są nagazowane często jak szampan. Oczywiście można tutaj przesadzić, ale ponieważ akurat Fortuna ma doświadczenie w swoim siostrzanym browarze z Grodziska, czyli w grodziskim browarze ma refermentację, to byłoby fajnie, gdyby to było refermentowane i miało wyższe wysycenie. Tutaj mi tego trochę brakuje. Jeżeli chodzi o nuty dzikie, jednak sok moim zdaniem tutaj jest na pierwszym planie. Może mogłoby ich być ciutkę więcej. Nie mówię, że to ma być stajnia z koniem i prawda, oborą i gnojem, bo tak jak powiedziałem, już nie o takie kriki czy lambiki walczę. Raczej to powinno być subtelne. I tu jest subtelnie, ale mam wrażenie, że troszeczkę za subtelnie. Za grzecznie. Za łatwe to piwo jest. Zwłaszcza jeżeli mówimy, że to ma być Ode Creek, a nie Creek. Może właśnie dla Creeka takiego bez tego przymiotnika Ode byłoby lepiej, bo ono jest wbrew pozorom łatwe. Znaczy, oczywiście, jeżeli ktoś nigdy nie pił Creeka żadnego, dospróbuję, no to powiem, co to jest? Panie, co to jest? To jest piwo? Natomiast, no jeżeli ktoś już pił Ode Creeki, to myślę, że powie, no łagodny. Bardzo eleganckie. Mówię, do pełni szczęścia brakuje trochę wyższego wysycenia. Przepraszam. Do pełni szczęścia brakuje trochę wyższego wysycenia. Dzikości? Może trochę. Wasze zdrowie, brawo Fortuna, ten projekt naprawdę jest bardzo, bardzo obiecujący. Wasze zdrowie.